Poniemiecki budynek, który znajduje się za moimi plecami, niszczy je i naraża gminę na straty. W 2008 roku został nieodpłatnie przejęty przez ówczesnych włodarzy Czcianki od zarządu powiatu. Od tego czasu, pomimo koncepcji, niewiele zrobiono w kierunku jego zagospodarowania. Podczas ostatniej sesji radni na wniosek burmistrza wyrazili wolę, aby przekształcić go na mieszkania. Nie udało się pozyskać inwestora, który by miał ochotę zagospodarować ten budynek. No poprzednio też starostwo się starało i też nic z tego nie wyszło. No w związku z tym taką ostatecznością jest przekształcenie, czy wykonanie, czy zmodernizowanie tego budynku i wykonanie tam mieszkań. Trzcianka od lat ma ogromny problem z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi. Tylko w tym roku do komisji mieszkaniowej wpłynęło około 150 wniosków, z czego przydzielono około 10 mieszkań. Dodatkowo w związku z planowanym wyburzeniem jednego z budynków przy ulicy Żelomskiego kolejne 5 rodzin będzie potrzebowało dachu nad głową. Sytuacja jest naprawdę ciężka, aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, którzy są w ciężkich warunkach i mieszkaniowych i wnioskują o przydział tego mieszkania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że koszt adaptacji tego budynku może wynieść nawet 3 miliony złotych. Prawie 70-milionowy budżet gminy Trzcianka pozwala na inwestycje ze środków własnych na poziomie 4 milionów. Wynika z tego, że gminy Trzcianka nie stać na samodzielny remont. Jak zapewniają urzędnicy, źródeł finansowania może być kilka. Rozpatrujemy trzy możliwości uzyskania tych środków. Jedna możliwość to z programu Transoderana, prawda, który w przyszłym roku, miejmy nadzieję, zafunkcjonuje. Z funduszu dopłat, prawda, lub ewentualnie przy udziale środków prywatnych. W gmachu zajmowane są trzy mieszkania. Kolejne 23 mają powstać niebawem. Kiedy? W 2016 roku. Ale inwestycja będzie realizowana etapowo. Adam Bogrycewicz, Telewizja Asta.